Wielkopolski kurator oświaty i gorbykowski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj absolwenci podstawówek dowiedzą się, czy dostali się do wymarzonej szkoły średniej. Spodziewa się Pan, że dużo uczniów będzie w takiej sytuacji, że nie dostanie się do żadnej szkoły? Liczę na to, że ten odsetek będzie zdecydowanie mniejszy niż w latach poprzednich, dlatego że i rocznik jest mniejszy, a mamy też doświadczenie lat ubiegłych, gdzie tutaj też organy prowadzące podjęły działania, aby. Uniknąć takiej sytuacji. Czyli więcej oddziałów przygotowano wcześniej i dzięki temu teoretycznie powinno być łatwiej. Powinno być łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, e, bo nie mamy wpływu na wybory uczniów i na to, gdzie, jakie szkoły wskazują jako pierwsze, drugie. Trzecie. Ma pan jakieś przecieki od samorządowców, od starostów, od prezydentów miast? Jaki odsetek uczniów nie dostał się nigdzie? Jak te wyniki referencyjne. Nie mamy się żadnych e, niepokojących sygnałów na, na, na tę chwilę. Wpływ na dostanie się do wymarzonego liceum, technikum czy też szkoły branżowej mają wyniki egzaminu ósmoklasisty, między innymi te wyniki. W tym roku, podobnie jak w zeszłych latach, uczniowie z Wielkopolski wypadli gorzej niż ich rówieśnicy z innych województw. Tak samo jest to też z maturzystami również gorzej. Czy Pana to martwi? Będę się sprzeciwiać temu, co Pan mówi. Dlatego, że e, język polski, jeżeli chodzi o wyniki matur, jest na poziomie średnim. Ale mówimy o ogólnej zdatności Matematyka jest na poziomie średnim, dlatego że angielski zasadniczo jest na poziomie... Trochę poniżej średnim, to jest prawda. Jeżeli chodzi o zdawalność matur, to maturę w naszym 83%. województwie 83% zdało, 11% uczniów ma prawo do poprawy. 87 w Małopolskim, 86 w Mazowieckim. Tak, w łódzkim 83, w Lubuskim 83, w zachodnio-pomorskim 83, w pomorskim też 83. I to są dokładnie takie same. I w Dolnośląskim też 83. Eee, I. Mm, Trzeba mieć na względzie, że um, oprócz takiego suchego wyniku, jeżeli mówimy o średnich wynikach... No, panie kuratorze, no jest gorzej niż mało Polsce, jest gorzej niż w Pani Pan mówi, że się będzie sprzeciwiał, ale no, nie e... jesteśmy na czele. My mamy taką bardzo dużą tendencję w Wielkopolsce, że musimy być na czele. Edukacja to nie są słupki w Excelu, tylko to, są, to jest budowanie relacji, to są kompetencje społeczne. My musimy mieć na względzie też to, że ci uczniowie podchodzący do matury czy do egzaminu ósmoklasisty piszą ten egzamin w danej chwili, w danym stanie emocjonalnym ze swoimi problemami. Z różnymi przejściami i różnymi doświadczeniami. Ale w Mazowieckim I czy Małopolskim też mają takie doświadczenia. Jak mogę dokończyć, Myślę, to tak. będę szczęśliwy. I ja chcę pogratulować wszystkim maturzystom, którzy po pierwsze zdecydowali się przystąpić do egzaminu, bo czasami sukcesem już jest to, że uczeń się w ogóle, zdecyduje przystąpić do egzaminu. Po drugie, dla niektórych 40% jest osiągnięciem, które ich cieszy, a dla niektórych 60 czy 70% z egzaminu jest tym osiągnięciem, które ich martwi. I i to jest sprawa bardzo indywidualna, więc ja bym chciał, żebyśmy zaczęli rozmawiać o edukacji jako o całości, a nie tylko poprzez postrzeganie edukacji za pomocą słupków w Excelu. To, bo, bo to nie tylko słupki w Excelu. To może egzaminy, procenty w ogóle nie są potrzebne? To jest w ogóle taka debata czy dyskusja, czy my jesteśmy jako społeczeństwo na to gotowi, żeby yy, nie koncentrować się tylko na rankingach szkół, bo te rankingi są wszechobecne. Yy, I to jest, wydaje się, szerszy, szerszy temat. Yy, Dobrze by było, żebyśmy pamiętali, że ten egzamin maturalny oczywiście jest bardzo ważny i istotny, tak samo egzamin ósmoklasisty. To są ważne rzeczy, ale to nie są rzeczy, które jako jedyne rzutują na jakość pracy szkoły, jakość pracy nauczycieli, dyrektora i na uczniów przede wszystkim. Bo najważniejszy egzamin, który będą zdawać ósmoklasiści i ten najważniejszy egzamin, który będą zdawać maturzyści, to to jest egzamin z bycia człowiekiem. Czyli nie ma to większego znaczenia, że w małopolskim, w mazowieckim mają lepsze wyniki? To są zasadniczo pytania, bo pyta Pan mnie już o analizę. To są pytania, które należałoby zadać okręgowej komisji egzaminacyjnej, z czego wynikają e, poszczególne różnice. W związku z czym jest to bardziej pytanie do e, pani dyrektor Klesy niż do kuratora oświaty. Dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta w Poznaniu Przemysław Foligowski mówił, że było wiele teorii na temat tego dlaczego u nas w Wielkopolsce te wyniki są gorsze, bo jednak są gorsze niż w innych województwach, nie jesteśmy na czele, nie jesteśmy może też na samym dole, ale Chciałoby się więcej. Jedną z tych teorii według dyrektora Foligowskiego jest to, że jesteśmy, nasz region jest w dobrej sytuacji ekonomicznej. W związku z tym edukacja nie jest traktowana jako, powiedzmy, droga do lepszego życia, mówi dyrektor Foligowski. Pan się zgadza z tym, że ta sytuacja ekonomiczna regionu, że Wielkopolska jest bogatsza niż inne województwa, może mieć wpływ na wyniki egzaminów? Jak popatrzymy, to faktycznie sytuacja ekonomiczna naszego województwa jest co najmniej dobra. Natomiast ponownie od analizy tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej, to po pierwsze jest w szkole dyrektor szkoły wraz z nauczycielami. Po drugie jest to bardziej pytanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej, bo tych czynników, o których też mówi dyrektor Foligowski jest dużo, to też nie jest jedyny czynnik, na który pan dyrektor zwracał uwagę. Dzisiaj też uczniowie, jak popatrzymy i z mojego doświadczenia bycia dyrektorem, też wynika to, że uczniowie często już wiedzą, co, co chcą robić, albo wiedzą w jakim kierunku chcą się rozwijać, w związku z czym um, próbują obrać ten kierunek w taki sposób, w jakim im jest to potrzebne. I ja powtórzę, że jeżeli oni będą dobrymi ludźmi i zdadzą egzamin z bycia człowiekiem i będą w życiu szczęśliwi, to, to okej, okay, ja im gorąco tego wszystkiego życzę. Napisał pan list po ogłoszeniu wyników matur 9 lipca. Ten list został opublikowany. Można ten, można ten list interpretować jako taki, jako taki sygnał do nauczycieli, uczniów, by nie martwić się tymi gorszymi wynikami. Napisał pan: Jestem przekonany, że zamiast wskazywania szkół z niższymi wynikami, powinniśmy skupić się na wspieraniu ich w procesie poprawy i dostarczaniu niezbędnych zasobów, które pozwolą im sprostać nowym wyzwaniom zmieniającego się świata. To może Centralna Komisja Egzaminacyjna w ogóle nie powinna podawać takich wyników dla poszczególnych województw? Niech każdy uczeń dowie się, ile ma punktów, a nie podawać, żeby nie robić takich porównywań między szkołami, między województwami. My żyjemy w dobie takich porównań i w dobie takich zestawień w Excelu. I one nie zawsze są, są słuszne. Ja w tym liście też napisałem, że same wyniki są istotne na samym początku, ale nie są jedyną składową, która rzutuje na jakość pracy szkoły jako całości. Pisze pana o atmosferze w szkole. Tak, ale nie tylko, bo pisze o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym, o współpracy, o kształtowaniu i rozwoju umiejętności społecznych. Ale ja chcę powiedzieć, że nawet jeżeli te wyniki nie są powalające czy nie są zadowalające, wymagają poprawy e, w Zdaniem nauczycieli i, i, i dyrektora, to one nie są też w stanie zawsze przyćmić takiego indywidualnego zwycięstwa poszczególnych uczniów, dlatego że każdy z nich. Ma swój Mont Everest i ten Mont Everest znajduje się czasami w różnych, w różnych miejscach, więc e, mamy świadomość tego, że te dzieci starają się wypaść, dzieci, młodzież, dorośli, bo to maturzyści już są doros, dorosłymi ludźmi. Każdy stara się wypaść jak najlepiej i każdy e, stara się napisać ten egzamin na miarę swoich sił i możliwości. I myślę sobie, że dobrze by było, żebyśmy o tym pamiętali. O. Wracając do pana pytania, czy komisja powinna zaprzestać publikowania wyników? Różne są y, sposoby y, uzyskiwania wyników egzaminów zewnętrznych y, w zależności od kraju. Są takie kraje, które w ogóle nie publikują tego typu danych i jest tak jak pan powiedział, czyli uczeń wie, i szkoła wie, natomiast te wyniki nie są publikowane, no właśnie po to, żeby y, nie tworzyć takiej atmosfery, że to tutaj... się to podoba? Wszystko ma swoje plusy i wszystko ma swoje minusy. To jest temat większej debaty, natomiast te decyzje, ewentualnie jeżeli to nie leżą po mojej stronie, bo proszę pamiętać też o tym, że kurator oświaty nie jest od kreowania polityki oświatowej państwa, tylko jest od jej realizacji. W związku z czym my realizujemy to, co ministerstwo nam. Wskaże, czy ta, to, w jakim kierunku podążamy. Ja w tej chwili jestem głęboko przekonany co do tego, że kierunek, w którym zmierzamy, jest kierunkiem dobrym. Ten list opublikowany został 9 lipca, natomiast jego zasięgi to jest ponad 400 tysięcy osób i 1100 udostępnień z naszego profilu facebookowego, i z tym listem widać też wśród osób, które to udostępniły, udostępni to też inni kuratorzy oświaty. W związku z czym, generalnie, chyba. Mamy taką. To jest chyba pierwszy raz, kiedy w większości zgadzamy się co do idei, która, która w tym liście gdzieś tam wybrzmiewa. Ma pan poczucie, że nauczyciele robią wszystko, co powinni zrobić, żeby uczniów dobrze przygotować, czy to do egzaminu ósmoklasisty, czy do matur? Widzi pan, ja bardzo wierzę w polskiego nauczyciela i bardzo wierzę w polskiego dyrektora. I bardzo bym chciał doczekać takich czasów, żebyśmy. Rozmawiali o edukacji szerzej, żebyśmy patrzyli na te wyniki, które są, nie tylko na podstawie słupków, które są publikowane, ale też na podstawie na przykład Staninów, które czasami ten procent wypada trochę słabiej niż w kraju, natomiast staninowo jesteśmy w środku. I to, to jest jeden z tych aspektów. Ale kolejny jest taki, żebyśmy po prostu też zaufali nauczycielom, że ci nauczyciele i dyrektorzy. Naprawdę są y, ludźmi, którzy wiedzą, jak mają uczyć i ludźmi, którzy, y, którym zależy na tej pracy. No, weźmy maturzystów, znam nauczycieli i to naprawdę nie pojedynczych, którzy zaraz po maturze zaczęli się zastanawiać i zastanawiali się do 9 lipca, jak im ta matura poszła, bo traktują y, wyniki matur y, też jako... Y, Wynik czy wynik swojej pracy, bo przygotowują tych uczniów przez 3 lata, 4 lata, rok czasami, w zależności od tego, jak długo daną klasę uczą. I jak pan mnie o to pyta, to tak, to ja wierzę w polskiego nauczyciela i wierzę w polskiego dyrektora. Uczniowie, którzy dzisiaj nie dostaną się do. I w wy... Polskich uczniów też, przepraszam. I uczniowie, którzy dzisiaj nie dostaną się do wymarzonego liceum, technikum, szkoły branżowej będą oczywiście mieli rekrutację uzupełniającą. Pan im dzisiaj mówi, nie martwcie się, będzie dobrze, tak? Ja im dzisiaj mówię. Yy, Szkoła to nie wszystko? Nie. Yy, ja im dzisiaj chcę powiedzieć, że jeżeli nie dostaliście się do wymarzonych szkół, to pamiętajcie, że na tym się życie nie kończy. Yy, I wybierzcie czym prędzej i czym szybciej te spośród tych szkół, które mają wolne miejsca, yy, a w życiu starajcie się być po prostu dobrymi ludźmi. Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.